Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Barty the Player, a to jest pierwszy odcinek z mojej najnowszej serii na kanale. Zagrajmy w Ratchet & Clank Rift Apart. Słuchajcie, nie mogłem się naprawdę doczekać, aż nagram w końcu tą serię. Cieszę się, że nagrywam ją w premierę, czyli 11 czerwca 2021 roku. Jestem generalnie mega podjarany, bo również jest to moja pierwsza gra na PlayStation 5, którą tak sam oficjalnie kupiłem. I również jestem mega podjarany tym, że jest to gra Ratchet & Clank, ponieważ tą serię akurat bardzo lubię. Co prawda grałam tylko w dwie części z nich, czyli w Ratchet & Clank z 2016 roku oraz Ratchet & Clanka oryginalnego z 2002, ale również oglądałem wiele serii właśnie z tych gier. Znaczy grałem również w te spin-offy właśnie typu Ratchet & Clank Size Matters i Secret Agent Clank na PSP, ale to było naprawdę mało i niewiele z tego pamiętam i właśnie głównie grałam w te dwie części. No i tak, Ratchet & Clank Rift Apart jest to, słuchajcie, kontynuacja Ratchet & Clank Nexus, które oglądałem u Sarge'a. Mówiłem już chyba o tym w 7 odcinku z Astro's Playroom, więc ten, kto oglądał, to wie. No i słuchajcie, generalnie tak, ja już sobie początkowo zacząłem grać, no i powiem wam, że grafika w tej grze jest oszałamiająca, jest po prostu taka cudowna, że ja już nie chcę, słuchajcie, przedłużać i chcę, żebyście sami to zobaczyli. Tutaj mamy właśnie zapis, ale my sobie pójdziemy na drugi, albo możemy sobie ten usunąć. Usunął się i dobra, mamy tutaj nowy, no i dobra. Mamy tutaj, słuchajcie, 5 poziomów trudności. Mamy tutaj żółto dzioba, rekruta, agent buntowników, przywódca ruchu oporu i buntowniczą legendę. Przeczytam teraz wam je. Żółto dziób dla początkujących graczy i wszystkich, którzy chcą się skoncentrować na fabule. Bohaterowie nie mogą zginąć w walce. Okej, i tutaj macie na dole jeszcze poziom agresji, obrażenia oraz zdrowie. Rekrut. Dla początkujących graczy i wszystkich, którzy chcą się skoncentrować na fabule. Mamy również agenta buntowników. Doskonały wybór dla bardziej doświadczonych graczy. I właśnie ten poziom trudności sobie weźmiemy, ale mamy również inne dwa. Przywódca ruchu oporu. Dla tych, którym niestraszne wielkie wyzwania, mocarni przeciwnicy i sytuacje wymagające błyskawicznego refleksu. No i mamy jeszcze buntowniczą legendę. Dla tych, którzy chcą się zmierzyć z najpotężniejszymi wrogami, jakich zrodziły wymiary. No dobra, my idziemy na agenta buntowników i słuchajcie. Już słuchajcie, tutaj sobie wszystko ustawiłem. Dałem sobie tutaj na kolor napisów osoba mówiąca jako pomarańczowy. Wcześniej był biały, ale mi się wydaje, że ten pomarańczowy nawet ładnie wygląda. No i dobra. I tutaj jeszcze jedna ważna kwestia. Tryby grafiki. Otóż słuchajcie, na karcie społeczności zapytałem was, jaki chcielibyście tryb. W szybkim skrócie, możecie sobie przeczytać, ale wam w takim szybkim skrócie powiem. Tutaj mamy tryb 30 klatek na sekundę, ale z możliwą rozdzielczością 4K, a także ze śledzeniem promieni. Tutaj mamy 60 klatek na sekundę ze śledzeniem promieni, ale bez 4K, czyli Full HD. A tutaj mamy 60 klatek na sekundę razem z 4K, ale bez śledzenia promieni. I słuchajcie, wybraliście tą trzecią opcję, czyli właśnie 60 klatek na sekundę z 4K, ale bez śledzenia promieni. Chyba wam najbardziej zależało na wydajności, tak mi się wydaje, ponieważ opcja właśnie z 30 klatkami na sekundę miała najmniej możliwych głosów. I niewiele ta opcja różniła się od tej, czyli bez 4K, a Full HD. No ale dobra, już weźmiemy sobie wydajność. Ja wam powiem, że o wiele bardziej zależy mi na wydajności niż na grafice. Mimo że tutaj jest właśnie ta grafika super, to jednak chciałbym, zawsze wolę grać tak bardziej wydajnie niż graficznie. Ale dobra, możemy rozpoczynać już grę. Członkowie ruchu oporu mają niezwłocznie zgłosić się do najbliższej placówki. Nie grozi wam żadne niebezpieczeństwo. Członkowie ruchu oporu mają zgłosić się do sekcji VIP najbliższej placówki w celu obowiązkowej modyfikacji behawioralnej. Będzie ubaw. Okej, tutaj już kogoś mamy. Twój pancerz się sprawdza. Wtapiasz się w tłum. Asystentka, a obok niej infobot. Dobra robota. Odleć stamtąd i odczytaj dane. Powiem wam, słuchajcie, jeszcze, że Infobot jest akurat ważną częścią dla serii Ratchet & Clank. To znaczy,
pojawił się w każdej części, no i jest takim nieodłącznym elementem tej serii. Już dobrze! Widzisz? To ja! Rivet? Muszę iść! Masz, pomoże ci wrócić! Ma uniwersalny rozmiar, więc powinien... Dziękuję! No i o Rivet już mogliśmy słyszeć w zwiastunach, no bo generalnie już o niej wcześniej wiedzieliśmy i no i chyba wiemy już, że będzie ona ważną postacią dla Ratchet & Clank Rift Apart. Tak, to znakomity dzień na festiwal bohaterów tu w Megalopolis. Czy to nie dziwne, że urządzają to dla nas? Przecież nie osiągnęliśmy niczego od... lat! A jeśli mają nas za frajerów? Co? Jeśli jesteśmy frajerami? Na szczęście nie musimy zgrywać bohaterów. Najwyżej uśmiechać się i machać. Jasne. Przywitajcie gorąco wielkich marszałków naszej parady. Ratcheta i... Kapitan Kopernikus Leslie Quark, będę waszym gospodarzem. I ja, Skid McMartz. Rdzowy Pieter. No powiem wam, słuchajcie, jak sami właśnie widzicie, jest to, słuchajcie, naprawdę, naprawdę bardzo ładna grafika. No i ze stwierdzeniem, że jest to aktualnie najpiękniejsza gra, no mogę się jak na razie zgodzić. No i tak, mamy tutaj kapitana Quarka, mamy tutaj Skida McMarksa i mamy tutaj rdzawego Pietrka, albo Pietreka, nie wiem, ale raczej Pietrka. I ja, słuchajcie, jedynie znam kapitana Quarka i Skida McMarksa, które pojawili się i w Ratchet & Clanku z 2002 roku, i w Ratchet & Clanku z 2016. A rdzawy Pietrek, nie wiem, w której części się pojawił. O, właśnie podnieśliśmy Omniklucz. Tak, moi drodzy, przed wami doniosły cię. Poczynając ode mnie, a kończąc na niesamowitej niespodziance od Clanka dla Ratcheta. O, Rety, musi mówić całej galaktyce? Czekaj, niespodzianka? Jaka? O, zobaczysz, czeka na nas na początku trasy parady. No to lepiej się pośpieszmy. Wszystko zaczęło się na planecie Velk od Ratcheta. Spragnionego przygód. No i tak, słuchajcie, teraz pewnie kapitan Quark streści tą historię z pierwszej części Ratcheta i Clanka, w sensie z tej oryginalnej, jak i z remake'u, przynajmniej tak mi się wydaje. No i tak, właśnie to wszystko zaczęło się od Ratcheta. Teraz aktualnie niszczę skrzynki, z których znajdują się śrubki. Śrubki, słuchajcie, to jest waluta w serii Ratchet & Clank. No i właśnie najczęściej niszcząc te skrzynki można je zdobyć, ale również pokonując wrogów. Statek Clanka spadł prosto z nieba. Ratchet uratował wartego robota, a reszta to jest międzygalaktyczna historia. No i właśnie tak jak mówił kapitan Quark, w ten sposób Ratchet z Clankiem się poznali. No to jest jakieś pierwsze 15 minut Ratchet i Clank pierwszej części. Dobra, niszczymy sobie śrubki. X, a następnie kwadrat, aby uderzyć kluczem. Okej. O, zginąłem. No to świetnie, dobra. A teraz nasi bohaterowie pokonają tę wspaniałą barykadę. Przytrzymaj L2 i kwadrat, aby rzucić kluczem. Okej. I super. Zapomnij larniańską inwazję na Kerwa. Pokażcie widzom, jak się strzela na światowym poziomie.
Okej, rozbiję skrzynki z amunicją, żeby uzupełnić amunicję. Okej. Dokładnie. Dobra, mamy teraz amunicję i tutaj mamy skrzynki z dynamitem. Wcześniej, słuchajcie, jak jeszcze testowałam, to o tym nie wiedziałam i w ogóle powiem wam taką śmieszną sytuację, że właśnie w tym momencie stanąłem, bo nie wiedziałam, co zrobić dalej. Słuchajcie, akurat jak nie nagrywałam i szukałam różnych sposobów, to już się dowiedziałam, co trzeba zrobić. Trzeba było, słuchajcie, tutaj strzelić w te statki. Alarm osób w końcu jest bezpieczny. Hej, chyba znalazłem Lombaxa! Ktoś mi powie, co tu się właśnie odbywa? Wyznaczono za ciebie sporą nagrodę! Ratchet, tego chyba nie było w programie. Chyba nie. Więc słuchajcie, trzeba ich jak najszybciej pokonać. Dobra, pokonany. Czy jeszcze ktoś tutaj jest? Jakiś śmieszek? Chyba tak, oj. Skąd oni strzelają? Z tego statku. Dobra. To co dalej? Dobra, lećmy dalej. Ktoś wyznaczył nagrodę za nas? Oby nie chodziło o niespodziankę. Musimy się dostać na początek trasy parady. Okej. No to słuchajcie, teraz jeździmy właśnie na szynach. Jest tu, słuchajcie, też element, raczej ta iklanka, który się w tych pojawił w tych częściach, które grałem. O, i mamy jeszcze magnebuty. Magnebuty, z tego co wiem, właśnie pojawiły się w Ratchet & Clank Nexus. No i dobra. My tymczasem, słuchajcie, z nim walczymy. Dobra, i co dalej? Podkręćmy atmosferę! Skakuj! No to chyba koniec tych uśmiechów i machania. Na pewno stoją za tym blargowie, albo skalniaki, albo... doktor Nefarius. No coś ty! Przecież przeszedł na emeryturę jeszcze przed nami! Okej, dobra, teraz musimy tam na początek te parady się dostać jak najszybciej, ale... ojajaj! Ajajaj, nie zobaczyłem, że tutaj jest dynamit. To nieźle. O, coś tutaj, słuchajcie, mamy. Możemy to zniszczyć, może nie. Ojej, tutaj są jakieś pieski. Trzeba na nie uważać, takie robotyczne. Ach, wracają wspomnienia starych dobrych czasów. Dobra, pokonany. No to świetnie, lecimy dalej. Rozgrobili wroga! Musicie przejść po śmiercionośnej bestii. No i świetnie. Dostaliśmy się tutaj. Teraz jeszcze ich trzeba pokonać. No, pomożcie. Ja zapomniałam, poruszać. Kolejne opryszki. Dobra, gdzie wy jesteście? Tam. Tutaj mamy amunicję. Ale dobra, strzelamy do nich dalej. Ojej, on chyba na mnie idzie, ale dobra, pokonałem go. Jeszcze tutaj jeden został. O, mamy awans. Wielostrzał z poziomu pierwszego do poziomu drugiego. Świetnie. Dobra. Czy jeszcze ktoś chce z nami zawalczyć? Chyba nikt, a nie, jednak jeszcze są tutaj. Dobra. Atakujemy, słuchajcie, ich. Ajaj, dostałem niestety. O nie, tutaj są jeszcze te robotyczne psy. Trzeba na nie uważać. Dobra. Ojej, kurczę. Ten desantowiec. Dobra, teraz trzeba go zniszczyć, tak? Dobra. Ma już, słuchajcie, zaledwie 50%, więc może za niedługo uda nam się go zniszczyć. No i pięknie, desantowiec został zniszczony. Trochę brak mi sprawy, ale nie jest się. Aż już! O! A teraz aktualna część historii naszego bohatera. Ratchet, ostatni z Lombaxów, którego pobratymcy przepadli w innym wymiarze, otrzyma od Clanka tajemniczy prezent. Jestem, słuchajcie, ciekaw, co to będzie. Przygotowałem mowę, ale ze względu na trwający właśnie atak będę się streszczał. Ratchet, nie wiem, co bym bez ciebie zrobił. Jesteś moim kumplem, najlepszym,
I tak wiele poświęciłeś, żeby... Naprawiłem wymiarowat, żebyś mógł wyruszyć na poszukiwanie swojej rodziny. Właściwie to... Co? Co się stało? To Nefarius? Ratchet i Clank! Jaka cudowna niespodzianka! O nie... Nie spodziewałem się, że was tu zobaczę. Moje opryszki miały was zniszczyć 8 minut temu. Czego chcesz, Nefariusie? Tego! Dlaczego nikt nie drukuje instrukcji obsługi? No teraz się chyba udamy w pogoń za Nefariusem. Okej, ścigaj doktora Nefariusa, dobra. Wymiaromat doktorowi Nefariusowi! AB-23, dobra. Tak, i to szybko. Nie wiem, co wymyślił, ale raczej nic dobrego. Dobra, słuchajcie, to cały czas jeździmy. Musimy uważać, żeby nas te szyny nie poraziły. Okej, dobra. Wow! O nie, znowu oni. Dobra. No ale słuchajcie, w końcu chyba jego przodkiem, albo nawet osobą właśnie, która jest z tego jego rasy, może być właśnie Rivet. Przecież ona wygląda tak samo, tylko ma biały kolor skóry. Odpalmy go! Się domyślić, że Nefarius coś wywinie. Nie obwiniaj się. Będzie tak jak za dawnych lat. Chodźmy. Nefarius wylądował gdzieś koło stacji kolejowej. O, pani Zurkon. Zaopatrzmy się. Szukasz broni? Znajdziesz ją u pani Zurkon. O, słuchajcie, to fajnie. Teraz możemy za śrubki, właśnie których mówiłem wcześniej, możemy, słuchajcie, u pani Zurkon pewnie kupić bronię albo amunicję, coś w tym stylu. Wcześniej, słuchajcie, w tej nie pamiętam jak to było w remake'u, ale w pierwszej części broń można było kupić w takiej skrzynce z zaopatrzeniem i tam był taki pan i można było od niego kupić no i amunicję i bronię. Dobra, teraz wchodźmy do pani Zurkon. Witaj w sklepie pani Zurkon. Znajdziesz tu wszystko, czego potrzeba do rozbudowania arsenału. Dobra, mamy tutaj druzgobombę oraz mamy egzekutora. Obydwa są za taką samą liczbę śrubek. No i co by tutaj wziąć? Można poczytać o nich obu. Może najpierw poczytajmy o wielostrzale. Precyzyjnie wystrzeliwuje pojedyncze ładunki gorącej plazmy albo strzela nieprzerwanym, mniej precyzyjnym strumieniem. No i dobra, zobaczmy co wolimy, druzgobombę czy egzekutor. Przeczytajmy. Druzgobomba. Poczuj moc wieloświata w swojej dłoni. Dzięki tej wybuchowej kuli energii, która rozrywa na kawałeczki zarówno złoczyńców, jak i rzeczywistość. Okej, a teraz zobaczmy egzekutora. Jedna lufa w broni stała się zbyt nudna. Zsiej postrach wśród wrogów z tym dwulufowym działem plazmowym. Podwójna lufa, podwójna zabawa. Okej, no wiecie co, mi się wydaje, że moglibyśmy na początku wziąć druzgobombę, bo tutaj, jeśli chodzi o prędkość wystrzałów, tutaj jest bardzo podobnie, a możemy wziąć taką broń, która jest wolna, ale jednak zadaje większe obrażenia, więc dlatego teraz bierzemy druzgobombę. A, okej, słuchajcie, bo już rozumiem, bo kwadratem możemy otworzyć przegląd dwóch broni. No to zobaczmy przegląd druzgobomby, a egzekutora obejrzymy kiedy indziej. Wiesz, co jest lepsze niż oglądanie wybuchów?
Okej. No zapowiada, słuchajcie, się ta broń naprawdę ciekawie, dlatego teraz ją sobie kupimy. Masz naprawdę dobry gust. Dziękuję za zakupy. Staraj się jak najczęściej zaglądać do pani Zurkon, by kupować nową broń. No dobra. No to mamy, słuchajcie, Zurko bombę. Znaczy Druzko bombę. Okej, wciśnięcie do połowy, łuk celowniczy, dociśnięcie, rzut. Okej, czyli chyba teraz, słuchajcie, właśnie zostaną wykorzystane te haptyczne spusty. Czyli jeśli wciśniemy do połowy, to po prostu się tak lekko może rzuci, a jak całe to... Dobra, sprawdźmy to teraz. Dobra, teraz kliknąłem całe, a tak do połowy? A, do połowy to, słuchajcie, celujemy, okej. A jak klikniemy już do końca... No to rzuca, oj, nie trafiłem. O, no kurczę, no. O, dobra, trafiłem. No dobra, no to teraz pobawmy się trochę tą druzgobombą. Jeszcze, słuchajcie, jest to dla mnie troszeczkę nowość, bo ja jeszcze nie wykorzystałam tak dużo tych haptycznych spustów, ale dobra. Bo ja muszę tak przytrzymać i... Bo ja, słuchajcie, jak już chcę strzelić, to nagle opuszczam ten spust, mam już tak. Ale dobra, pewnie mi się wydaje, że się nauczę, jak już troszeczkę z tym spędzę czasu. Przytrzymaj, aby wybrać broń. No to trójkątem można wybrać. No i mamy tutaj druzgo bombę, do której już nie mamy amunicji. I mamy wielostrzał. Więc bierzemy teraz wielostrzał. Chodźmy! Okej, dobra. No to jedziemy, słuchajcie. Znajdź doktora Nefariusa. Okej, tutaj mamy jakieś wejście, to super. Czy tutaj jeszcze można coś zrobić, czy coś? Chyba nie. Dobra, więc lecimy. Dobra, czy tutaj są jacyś wrogowie? Dobra, wychodźcie stąd jak najszybciej, bo tutaj jest niebezpiecznie. No i dobra, oczywiście, że tak. Tutaj cały czas są... Oj. O nie, doktor Nefarius. Odłóż wymiaromat, Nefariusie. Odłóż wymiaromat, Nefariusie. Tak, jasne. Dziś to wy zobaczycie, jak to jest przegrywać. Uprzedzam, to wyczerpujące. Gdy tylko ustalę te głupie współrzędne. Żegnamy się. Hej! Co żeście zrobili? No i chyba wymiary się pomieszały. Co to było? Chyba mamy mały problem. Oj, chyba nie taki mały. Szczony, musi być inna droga. Szczeliny reagują na kwarc w rękawicy. Skieruj je na jedną z nich. L1, aby użyć sznura szczelinowego. Okej. Wow. Całkiem ekscytujące. Czyli chyba będziemy mogli się tak poruszyć pomiędzy tymi wymiarami, to fajnie. Dobra, co dalej? O, dobra, super. Stację i dogonić Nefariusa. Dokładnie. Chociaż nie wiadomo, co się z tym Nefariusem stało, słuchajcie. Zbieraj raty tanium, by ulepszyć broń przez stoisko sprzedawców. Okej. Dobra, gdzie dalej mogę pójść? Tutaj, słuchajcie, nie widzę żadnej szczeliny, taki jest problem. Ojej, dobra. Czy to jest kolejny moment, kiedy nie wiem, co zrobić? I będziemy musieli odpuścić? Nie no, chyba nie. Nie wiem, czy słuchajcie, tam doskoczymy. Oj, było blisko, ale jednak nie. Dobra, upadliśmy i co dalej? O! Nie, w ogóle słuchajcie, loadingów nie było. W tym raczej Glanku z 2016 roku niestety te loadingi były, więc cieszę się, że tutaj już tak nie jest. Dobrze, ale... Co słuchajcie, mogę teraz zrobić, bo... O, tutaj coś jest, dobra. Dobra, to teraz się udajemy tam. Ojejciu! Dobra. Dobrze, że w miarę szybko go pokonaliśmy. I dobra, lecimy dalej. Czy mam może jakąś amunicję do... Tak, mam do drugiego bombi 3x6, ale dobra, to jeszcze poczekamy, aż będziemy mieć wszystko. Dobra, strzelamy do was. Ciekaw jestem, ile Nefari płaczy tym gościom. No, razie mnie to też zastanawia. Dobra, tutaj sobie zniszczymy te skrzynki. Ojoj, tutaj są te psy mechaniczne, które atakują. No, nie podoba mi się to. Dobra. No i upadł, świetnie.
I dobra, tutaj mamy jeszcze skrzynki, tutaj też mamy amunicję i tak dalej. I w ogóle, słuchajcie, cieszy mnie to, bo mnie to głównie irytowało w pierwszej części Ratchet & Clank, to, że podczas wybierania, znaczy w pierwszej części, w tej oryginalnej, nie w remake'u, bo to już by zostało naprawione. Irytowało, słuchajcie, mnie to, że, słuchajcie, gdy właśnie był wybór broni, to czas nie stawał w miejscu i musieliśmy bardzo szybko podjąć wybór, jeśli chcieliśmy właśnie wybrać jakąś inną, nową broń. No i no, to mnie naprawdę strasznie irytowało, gdy nagle muszę użyć jednej, a potem drugiej. No ale dobra. O, słuchajcie, kojarzę, słuchajcie, te sworki, one były z planety, nie wiem, jak ona się nazywała, Rilgar? Nie wiem, ale w każdym razie tam, gdzie kiedyś wylądował Skidmark Marks, omylnie, w sensie, to znaczy przez przypadek tam chyba jego statek trafił, no i musiał się stamtąd wydostać. Nie wiem, czy akurat to była planeta Rilgar, wam tutaj napiszę, czy to na pewno była ta planeta, ale dobra, wow! Albo bardzo duża ośmiornica. Ojejciu, słuchajcie, no tutaj się naprawdę nieźle pomierzało z tymi wymiarami. Dobra, ja, słuchajcie, tutaj idziemy dalej, wow! Statek Nefariusa! Musimy się tam jakoś dostać! Taksówki, które stąd odjeżdżają, przejeżdżają tuż obok niego. W takim razie złapmy okazję. Hej, Clank, kiedy naprawiłeś wymiaromat? Mam różne hobby. I wiem, jak ważne jest dla ciebie znalezienie innych lombaksów. Pomyślałem, że może będę ci towarzyszyć. Wow, to bardzo miłe. Ale ja... Może najpierw odbierzemy go Nefariusowi? No tak, Ratchet, musimy tak zrobić koniecznie. Dobra, tutaj może coś będzie. Ale nie, nic tutaj nie ma. Ojej, muszę uważać, żeby mnie tutaj nic nie pokonało. O, dobra, szybko. O, super. Myślałam, że już się to nie uda, bo tam nam zasłoniło, ale nie, na szczęście się wszystko udało. Dobra. Tutaj mamy mieszkańców. O, jeśli, słuchajcie, klikniemy L3, to w sensie tą lewą gałkę, to możemy biec. Super. Dzięki, że nas wynająłeś. Nie obędzie się bez premii. Jaka premia? Przecież płacę na ogromne. Dość gadania o premii, teraz pora ze mną zawalczyć. Dobra, słuchajcie, widzę, że tutaj również można... po prostu, jeśli przytrzymamy, słuchajcie, L2, to tutaj wtedy też celujemy, więc nie tylko R2, ale fajna to jest ta opcja, bo wiecie, ja już się przyzwyczaiłem, że L2 się celuje, a R2 się strzela, ale można również właśnie lekko przytrzymać R2, a mocniej to wtedy strzelamy. No, postaram się raczej skorzystać z tej właśnie opcji z R2, żeby właśnie jakoś wykorzystać te haptyczne spusty na PlayStation 5, no i żebym nie był takim oldschoolowcem. Dobra. Nadciągamy. Szczeliny wymykają się spod kontroli. Nefarius kompletnie nad tym nie panuje. Co to takiego? Hej! Pani Zurkon cieszy się, że cię widzi. Witam, pani Zurkon. No i dobra, wiecie co, mi się wydaje, że w tym momencie możemy zakończyć ten odcinek, że naprawdę teraz się nieźle pomieszało i no w następnym odcinku postaram się znaleźć tego Nefariusa i jakoś te wymiary odkręcić. No dobrze, ale ja w tym momencie już dziękuję wam za obejrzenie tego materiału do końca. Jeżeli wam się spodobało, to koniecznie zostawcie łapkę w górę. Jeżeli mnie lubicie, to zostawcie subskrypcję. Zapraszam was na mój poprzedni odcinek, a ja już się z wami żegnam. Do usłyszenia, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w kolejnym odcinku z Ratchet & Clank Rift Apart.